Centralna część Pilskiej Wyspy zyskała nowy wygląd jakiś czas temu. Niezagospodarowana jest wciąż jej północna strona. Teraz dzięki środkom unijnym z Polski ten rejon miasta ma zmienić się nie do poznania. Z jednej strony jest dobrze, ale z drugiej strony taki kącik dzikiej przyrody też by się przydał tutaj jednak. Już bardziej wyrośliśmy z tego, już raczej nie będziemy chodzić na ten skatepark. Ale i tak myślę, że to jest dobra opcja. Dla takich jak my, którzy czynnie spędzają dzień, to chyba tak. Dobrze, że takie coś powstanie z jednej strony, bo te dzieci będą miały jakieś zajęcia, a nie tylko siedzenie przed komputerami. Drugi etap rewitalizacji terenów nad rzeką Gwdą, czyli tak zwanych plantów, rozpocznie się jeszcze w tym roku i obejmie ponad 5,6 hektara. Co bardzo ważne, pojawi się też niebawem kładka, która połączy wyspę z terenami nadrzecznymi w okolicach ulicy Dąbrowskiego. Tam, przechodząc już na tą drugą stronę, pojawią się obiekty sportowe. Między innymi boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. Pojawi się także duży tor dla rolkarzy oraz nowe ścieżki rowerowe i chodniki. Znajdzie się także miejsce do uprawiania gimnastyki na drążkach na świeżym powietrzu. Największa część ma być dedykowana miłośnikom jazdy na deskorolce. Taki duży skatepark, który będzie miał prawie 3,5 tysiąca metrów kwadratowych z ogromną liczbą rozmaitych atrakcji właściwych dla tego działania rekreacyjnego, który będzie jednym z największych skateparków w Polsce. Całkowita wartość projektu to ponad 18 milionów złotych, a dofinansowanie unijne w ramach WRPO 2014+ to niemal 15 milionów.